Właśnie przyszła do mnie kolejna paczka, tym razem paczka przyszła do mnie z Poznania, a jeżeli chodzi o poznańskich rapperów, to mam kilku swoich ulubionych i dowiecie się, kto jest jednym z nich za chwilkę po odpakowaniu tego. Oczywiście mam ze sobą swój nożyk, który jest niezastąpiony. Co, a my się widzimy po tym, jak zdejmę to plastikowe opakowanie. Tak oto wygląda cała paczka, chyba nie mieści się w kadrze, wezmę nóż. Nie, no powinno być ok. I w środku znajdują się, uwaga, nie jedna, a dwie płyty. To może zaczniemy od tej, która jest bliżej. Tu Paragon, to nie jest nam potrzebne. No proszę bardzo. Czy nie jest to piękne? No jest to piękne. Czy w środku jeszcze coś się znajduje? Nie, to tyle, więc mogę to wyrzucić. Szelejni Alma Mater. Come on, Szelejni. Oczywiście lista tracków, nic nowego, Telstar na pewno, Apolina Ebay i tak dalej. I tak dalej. Niestety nie ma tutaj Słonia, ale sam właściciel BDF-u zapowiadał, że w 2020 ukaże się jego epka z innym raperem, więc trzymam kciuki, że to będzie albo Szelejni, albo Paluch. A my przejdźmy do otworzenia tej płyty. Ona jest za ładna, ja nie mogę jej potraktować nożem, ja nie wiem czemu go tutaj przyłożyłem. Tu otworzę ją, gdzieś tu z boku powinno być otwarcie. Właśnie. Poznaniacy to są zręczni ludzie. Ogólnie Wielkopolanie. Nie wiem, to jest piękne, it's beautiful. Patrzcie, widzicie? Od razu, otworzone, instant. Może Empik tak beznadziejnie pakuje te płyty. Jest duża szansa na to. Papierki odkładamy. Czy tu rzeczywiście jest taka... Jest! O, wow. Ja myślałem, że to w ogóle będzie drewniana okładka. Czyli się przeliczyłem, znaczy, że jestem debilem, jeżeli myślałem, że to będzie drewniana okładka, ale... Rzeczy... O, tu coś brudnego. Jakiś odcisk. Rzeczywiście są te tutaj fale, że tak to ujmę, wypuklone. One są zrobione lakierem, poczekajcie. Widzicie? Starałem się tak przejechać po całej płycie, żeby światło się odbijało. Okej. Okay. To co, myślę, że możemy ją otworzyć. Wow. Wow. Realizacja wokali. A, to trzeba wyjąć płytę w takim razie. Dobrze. Okej. Okay. Realizacja wokali Bartosz Napieralski, San Antonio Records, oczywiście w Poznaniu. Ciekawi mnie jedna rzecz, no ładnie to wygląda, muszę przyznać. Jak odwrócę płytę, to wygląda ona tak. Chyba nawet sobie to ustawię na miniaturę, bo to tak ładnie wygląda. Tutaj oczywiście Vulgarus.pl i logo PDG Gavro. Czy mogę coś jeszcze powiedzieć? No, że minęło 6 lat, odkąd Szelejni... Jakie 6 lat? 3 lata minęły. Odkąd ukazała się jego poprzednia płyta pod tytułem Czuję się świetnie. Chyba tak, no i co? I... Teraz nie jestem pewny. Czy ja zamówiłem tą wersję, na której znajduje się również 16 albo 14 bodajże, jakaś parzysta dwucyfrowa liczba kawałków, tracków, na których Szelejni udzielał się gościnnie, między innymi u Palucha, u Kaczora i tak dalej, więc możliwe, że to się tutaj znajduje, ale pewny nie jestem. Ta płyta, właściwie ta obejmówka tutaj powinna mi mówić, że nie, ponieważ wypisane są na niej wszystkie numery, no z drugiej strony płyta jak płyta. No i to chyba tyle.
jeżeli o to chodzi. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze płyty Szelejniego, no to gorąco zapraszam, bo są turbo mocne. A ja będę kończył tą recenzję. Ta płyta na pewno zostanie przeze mnie odsłuchana. Nie ma mowy, że nie. Genialnie przyjął się track, którym poznański rapuje wraz z szefem Boru oraz jednym z członków Boru, czyli Sariusem. I kawałek Restart, na którym udziela się również Gibbs, który zarówno jest wykonawcą refrenu, jak i również twórcą bitu, na którym został zrobiony ten kawałek. Plus, jeżeli chodzi o numer Czarne Słońce, też bardzo mi się podoba nawiązanie do fanów Wysorychy WSRH, do trylogii epek Czarne Słońce, które również posiadam. Może nawet przyniosę. W kolejności Świt. Nie, przepraszam. Zenit. I Zmierzch. Są wszystkie Szelejni, PDG Gawrosz, WSRH. To jest wszystko, czego potrzeba takiej osobie jak mi na ten weekend. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało ten filmik. Jeżeli chcecie, to możecie wpadać na mojego Instagrama. Tutaj znajduje się link, na którym prawie codziennie wrzucam zdjęcia. Mówię prawie, bo ostatnio troszeczkę się zapuściłem. Muszę przyznać, jakie zdjęcia wstawiam? Głupie. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym unboxingu płyty. Prawdopodobnie. Pa, pa.